Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Gwara Śląska nie jest językiem. Nawet nie jest jednolitym dialektem, tylko składa się z kilkudziesięciu gwar. Nie są one odrębne od języka polskiego, są jego elementem. Składają się na to wielkie bogactwo, jakim jest polszczyzna. Warto odwołać się do autorytetów. Profesor Jan Miodek, językoznawca i badacz Gwary Śląskiej, mówi jednoznacznie. Udowadnianie, że śląszczyzna jest odrębnym językiem, to nonsens. Profesor Miodek mówi jeszcze tak. Dyskusja o języku śląskim w piśmie jest po prostu żenująca. To, co słyszymy tutaj, niestety momentami jest żenujące, bo jest kontrfaktyczne, jest kontrnaukowe. Nie ma ani jednej cechy dialektu śląskiego, która by różniła go od innych dialektów. Wszystko, co jest na Śląsku, występuje gdzie indziej, w innych regionalizmach. To mówi profesor Miodek. Więc ja na koniec powiem tak, gwarą moich przodków, mazowiecko. Wszystko, co robi ta dla Polski, to złe, to bez was. Wszystko. I tak bita. Wszystko, co robi ta. Pan poseł Tomasz Głogowski, koalicja.